Oni mogą już wszystko i mogą pojechać już wszędzie. To jazda po winkielkach tego święta też jest super. Także uważajmy. Jeszcze raz bardzo Wam serdecznie dziękuję. Jesteście wielcy, naprawdę super. Chcę też podziękować Śląskiej Policji, która... Chcę tak naprawdę najbardziej podziękować Częstochowskiej. Bo to oni wykonają dla nas tytaniczną pracę. Dajcie im brawo. W drugiej kolejności kolegom ze Śląskiej Policji, czyli z całej reszty województwa, która przyjechała, to dopilnować, żebyśmy bezpiecznie opuścili Częstochowę. Prawda jest taka, że to często kobiety odpływają i tak się naszczyżają, także uważajcie. Bardzo, bardzo serdecznie chcę podziękować wszystkim kapłanom za szczególnym rzędnikiem kapłanom, motocyklisty, Krzysztofa, który dojechał z nią w Białorusi. Nasz ogromny przyjaciel, fantastyczny motocyklista, czyli serca, jakby ktoś jeszcze się obawiał z wyjazdu na kresy, nie bójcie się, Białoruś jest cudowna, tam są wspaniali Polacy, świetni kapłani, naprawdę warto przekonać się na własnej skórze, doświadczyć dawnej Polski. Tam można tego doświadczyć. Polecam. I bardzo, bardzo z serca dziękuję księdzu Krzysztofowi, że do nas przyjechał, wygłosił słowo. Bóg zaprosił. Chcę też bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu tego zlotu. Chcę bardzo podziękować za wyrozumiałość, cierpliwość i wszelką pomoc ojcom Paulinie. Wiecie, że na styku kobieta, mężczyzna, a do tego jeszcze kapo.